mógł się radować pokojem, wieczną światłością i chwałą zmartwychwstania razem z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Panie, przecież nie wspomnij
na dzisiejszej liturgii pożegnania świętej pamięci księdza prałata Andrzeja Raszpli odczytaliśmy Ewangelię wyznaczoną na dzisiejszy dzień, czyli na piątek czwartego tygodnia wielkanocnego. Nam dziś, pogrążonym w pogrzebowym smutku, ogłasza nam ona radosną wieść o domu Ojca, w którym są zarezerwowane mieszkania dla wszystkich nas, dla wszystkich mieszkańców ziemi, którzy w swoim sercu noszą wiarę i miłość do Pana Boga. Zbawca świata prowadziła go przez ziemski dom, które były rozlokowane w czterech diecezjach. Najpierw diecezji przemyskiej 19 lat, w archidiecezji wrocławskiej 13 lat, diecezji legnickiej 12 lat i diecezji legnickiej także 12 lat. Spójrzmy na drogę, na tę drogę, by podziękować naszemu Bogu, Ojcu Miłosierdzia, za tę drogę usłaną Bożym błogosławieństwem. Punkt pierwszy, dom rodzinny w decyzji przemysłu. Bóg, który jest dawcą naszego życia, wybrał na księdza Andrzeja na pierwszy etap życia ziemskiego ziemią podkarpacką. Pierwszym ziemskim domem dla księdza Andrzeja była mama Anna, która nosiła go pod serce 9 miesięcy i wydała na świat 2 listopada 1960 roku jako pierwsze dziecko w jej małżeństwie z mężem Stanisławem. Z biegiem lat do Andrzejka dołączyła trójka rodzeństwa, a więc punkt trzeci, dom życiowy w diecezji Legnickiej. Tu także przeszedłeś przez 3 domy. Z pierwszego domu, jakim była prawa świętego Jerzego w Andrzejku, zawezwano cię do wyższego seminarium duchownego w Legnicy. Tam ujawnił się twój talent gospodarczo-budowlano-remontowy. Biskup Legnicki Tadeusz Ryba, patrząc okiem dobrego pasterza na całą diecezję, podjął decyzję, abyś wrócił ponownie do Andrzejka, ale z wielkim zadaniem kontynuowania i dokończenia budowy nowej świątyni na Rozalcze, tej, której teraz się nadjęła. Po 3 latach poboszczowania, w roku 1998, biskup Tadeusz Ryba mógł odprawić pierwszą pasterkę w tej świątyni. W tym ziemskim życiu w diecezji świdnickiej. A więc posługa w diecezji świdnickiej. Drodzy bracia i siostry, w diecezji świdnickiej chciałbym Andrzej miał już tylko jeden dom. Tu w Andrzeju. Dom, z którego jego działalność spowodowała na całą diecezję, a nawet poza jej granicą. Gdy Ojciec Święty powierzył mi dzieło kształtowania struktur nowej diecezji, musiałem poszukać do tego dzieła współpracowników. Bardzo ważnym zadaniem było znalezienie księdza, któremu można było powierzyć funkcję diecezjalnego ekonomu. Dziś, drogi księże Andrzeju, dziękuję Ci, że podjęła się tego zadania przy swoich licznych obowiązkach już na serce. Zawsze na Ciebie można było liczyć. W imieniu własnym całej naszej diecezji, dzisiaj, gdy Cię żegnamy.
Śląskiej ziemi. Tą Eucharystię za Ciebie sprawowaną. Dziękuję w imieniu własnym całej decyzji za Twoją posługę w Baranie, w dekanacie, w kurii biskupie. Dziękuję także za organizację wspaniałej drużyny do Ziemi Świętej, do Rzymu i do sanktuariów maryjnych i Europy i świat w szczegółach. I są pożegnania kończące tę homilię. 5 stycznia 1997 roku, a będziesz tutaj na wałbrzyskiej ziemi, a jego aktualność potwierdziłeś przed rokiem 18 stycznia 2015 roku. Napisałeś tam: Bogu w Trójcy Świętej jedynemu niech będzie chwała, cześć i uwielbienie. Dziękuję Bogu za dar życia i powołania kapłańskiego, słowa zawołania profesyjnego. Idę Maryjo pełnić wolę Syna Twego. Jak potrafiłem sprawić się realizować? Proszę Boga o miłosierdzie dla moich słabości i grzechów. Po Bogu dziękuję moim poznanym rodzicom, Annie i Stanisławowi, za przekazane mi dar życia, wiarę i miłość do Boga i człowieka. Starałem się zawsze pamiętać o słowach wypowiadanych przez mojego ojca, pamiętaj do człowieka. We wdzięcznej pamięci zachowuję Ojca Świętego Jana Pawła II, z którym dane mi było tyle razy się spotykać przed nim. Wyrażam przez nich szacunek moim biskupom, kapłanom, których spotkałem w moim życiu i z którymi pracowałem. Dziękuję za wszelkie dobro moim księżom, kolegom kursowym. W tym ostatnim pożegnaniu tu na ziemi zwracam się do mojego rodzeństwa, sióstr Elżbiety i Sofii, brata Jana i ich
tak licznie, potrzeba pożegnania księdza Andrzeja Rasza. Ja chciałbym w imieniu władz miasta, parlamentarzystów, przedstawicieli instytucji państwowych przede wszystkim powiedzieć, że jestem tutaj, aby księdzu Raszu podziękować. O tym, jak dobrym, wspaniałym, wielkim kapłanem był ksiądz Andrzej Raszu, powiedział w komunii tak wzruszająco ksiądz biskup Ignacy Dec. Ja mogę powiedzieć, że wiem, jaki ksiądz Andrzej Raszu był wielkim człowiekiem, wielkim gospodarzem, wielkim patriotą